1 czerwca to oczywiście Dzień Dziecka. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu z tej okazji odbywa się rodzinny piknik, który potrwa aż 3 dni. Izabela Zapisek. Pokazy taneczne, gry w szachy, pantomima to tylko nieliczne z atrakcji, jakie dziś przygotował Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Naszym parkiem zabaw zawładną właśnie takie zabawy trochę sprzed lat, jak skakanka, gra w klasy, guma, nawet gra w krapsle. Proponujemy cudowne warsztaty plastyczne, ceramiczne, gra w szachy. No i oczywiście prezentacje na scenie, na które złożą się występy naszych zespołów, ale także gry, pląsy, zabawy, które znają nawet nasze babcie, mamy. Niech dzieci się uczą po prostu, niech tradycja przenosi się z pokolenia na pokolenie. Na uczestników czekało dużo możliwości beztroskiej zabawy, ale nie tylko. W planach mamy grać w szachy, tak. I jeszcze coś porobić. Może trolka albo coś jeszcze na placu zabaw. Dużą popularnością cieszyły się także warsztaty z lepienia gliny. No dzieci zawsze lubią się bawić gliną. No, jeśli mają wyobraźnię twórczą, to lepią swoje własne rzeczy, a jeśli nie, no to mamy takie foremki, lepią sobie na przykład, odciskają serduszko czy kwiatuszka, później to wyschnie i można pomalować. Dla tych, którym nie udało się uczestniczyć w sobotnym pikniku, dobra wiadomość. W niedzielę świętowania ciąg dalszy, tym razem w parku 800-lecia na wyspie Bolko. Potężna przestrzeń, wyspa Bolko, i tam też dużo atrakcji, warsztatów, różnego rodzaju warsztaty. Będą oczywiście występy na scenie, będzie się działo mnóstwo poza sceną, między innymi będą i dmuchańce, i będą służby, czyli będzie i policja z nami, i ochotnicze straże pożarne. Start punktualnie w samo południe. Izabela Zapisek, Kurier Opolski.